Siemano, póki działa jeszcze kopiowanie od znajomych, to pokażę jak skopiować sobie modowaną, czy tam w ogóle nie modowaną, no modowaną przyczepkę od znajomych i wstawić ją w miejsce starej. No potrzebujemy, jeżeli miejsce starej, to potrzebujemy starą, obojętnie czy modowaną, czy nie. Mobilne centrum operacyjne z przechowalnią, tam jakiś pojazd na straty. Wzywamy sobie mobilne centrum operacyjne. I pojazd, który tam mamy, który będziemy tracić. Znajomy, który nam daje tą przyczepkę, już może ją wezwać. I tu robimy to samo. Początek jest taki sam jak w kopiowaniu zwykłych tam. No w kopiowaniu od znajomych, tym co do tej pory się robi, tylko że tutaj się nie podchodzi już do mobilki, nie klika się tam wejdź sam, ten krok się omija, tu trzeba będzie tam odesłać mobilkę. No te kroki to już znacie, tam znajomy do nas wsiada, odpalamy nagły wyścig, zapraszamy znajomego, startujemy, przez telefon opuszczamy ten nagły wyścig. Możemy opuścić nagły wyścig, podjeżdżamy pod mobilkę, dajemy D-pad w prawo. Znajomego wywala z auta, wsiada do nas z powrotem, udajemy się w stronę kasyna, parkingu i tam wjeżdżamy na parking. Klikamy opcję parking, nie garaż w penthouse, tylko parking i czekamy 45 sekund. A, zapomniałem powiedzieć, no o, swobodny tryb celowania, no. Albo swobodny tryb celowania, albo może być też asystowany, ale musimy być pewni, że znajomy, do którego dołączamy, jest na innym trybie celowania. I to trzeba się upewnić. I tu właśnie jeszcze raz to pokażę, jak to można zrobić na PS4. Najpierw klikasz raz, dołącz do gry. Macie pozyskiwanie, wyskoczy pierwszy czarny komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć. To dołączacie do niego jeszcze raz. Jeżeli nie zmieni wam się komunikat na ten o trybie celowania, to znaczy, że ten znajomy ma taki sam jak my. Trzeba szukać innego, a nie potwierdzać w ciemno. Tu będzie właśnie to dobrze widać. Po tych 45 sekundach będę dołączał do znajomego i nie będę potwierdzał tego komunikatu w ciemno, tylko będę do niego dołączał jeszcze raz. Wtedy mi się samo zmieni. Jeżeli ma inny, to automatycznie się zmieni mi komunikat o trybie celowania. I tak, wchodzę tam, co jest grane na przykład. Klikam dołącz do gry, no to akurat zasłoniłem tym górnym okienkiem, no ale klikam to dołącz do gry, jest pozyskiwanie, mam pierwszy komunikat, dołączam do niego jeszcze raz i jak widać zmienia mi się o trybie celowania i to mogę anulować. Teraz na zestaw początkującego kryminalisty i tu taki myk właśnie jakby czasami nie zadziałał, ten kryminalista to znajomy, który nam pomaga, odpala nam szybką akcję, no na PlayStation. Możemy, jeżeli to robimy na sesji dla zaproszonych, po prostu potwierdzać te wszystkie komunikaty na Xboxie. Jeżeli znajomy by nam odpalał właśnie szybką akcję, no to on wtedy musi opuścić. Otworzyć telefon, wejść w zakładkę szybka akcja jeszcze raz, wtedy anuluje mu się dobieranie graczy. I wtedy my możemy potwierdzać ten komunikat i zsiadać. A na, no mówię, na PlayStation możemy potwierdzać wszystkie komunikaty. I dołączam do znajomego, który tutaj mi daje tą przyczepkę. I na play właśnie na tym komunikacie mogę potwierdzać, a na Xboxie znajomy musi opuścić te rzutki czy cokolwiek. I tu nam odsyła wtedy mobilkę, nawet przy przekazywaniu przyczepki to jest nawet lepsze rozwiązanie, że od razu nam odeśle
bo tak i tak byśmy musieli ją my sobie sami odesłać. Teraz w bramie parkingu widać na minimapce utopiony jest moje auto, które tracę. Muszę się oddalić i wezwać teraz swoją przyczepkę przeciwlotniczą. No ja tu idę sobie na łatwiznę, jadę już przyczepką znajomego, tam wezwę swoją i tylko się przesiądę. A znajomy już może udać się do swojego bunkra, do swojej mobilki i będzie nas do niej zapraszał. Musimy odjechać na taką odległość, żeby była możliwość wezwania swojej przyczepki tej przeciwlotniczej. Tu już mogę, wzywam swoją. Przesiadam się do przyczepki znajomego. No gdybym jechał autem z ulicy, no to bym musiał wrócić pod kasyno do tej przyczepki od ziomka. Moja już tam widać z przodu jest zrespiona. Teraz znajomy musi wysłać nam zaproszenie do swojej mobilki, tylko że on wtedy musi udać się do swojego bunkra, bo nie można wezwać jednocześnie i przyczepki, i mobilki. Znajomy idzie do bunkra. Wysyła nam zaproszenie, my je przyjmujemy, mamy znowu czarny ekran i znowu dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. No, pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy, to jest standardowo, no ale tutaj właśnie na playu jest ta możliwość dołączenia na dwa razy i się zmienia ten komunikat. Gdybym to pokazywał na Xboxie, to bym musiał ten pierwszy komunikat potwierdzić, a drugi anulować. Znajomy wysyła zapkę, ja to przyjmuję. Mam czarny ekran, właśnie tu muszę się odmrozić, więc dołączam do kogoś z innym celowaniem. Dołącz do sesji. I dołączam jeszcze raz i automatycznie mi się zmienia. Wtedy mam pewność, że ma znajomy inny tryb celowania. No teraz musimy tutaj niestety poczekać, aż wróci nam minimapa i wróci nam i wciągnie nas do naszego mobilnego centrum operacyjnego. To chyba trwa z minutę. Znajomym zresztą najlepiej jak tu zostanie do końca, dopóki nas nie wciągnie do naszej mobilki, niech znajomy na wszelki wypadek zostanie w swojej mobilce do samego końca. Minimapa już wróciła, teraz tylko poczekać, aż wciągnie mnie do mobilnego i stamtąd już właśnie tam trzeba jeszcze wyjść z bunkra, przez menu interakcji kliknąć pojazd, sprowadź pojazd osobisty i wróci nam ten pojazd, który mieliśmy w mobilce, który tracimy. Wciąga mnie do mojej mobilki, będę w swoim bunkrze. Tutaj najlepiej to iść przy ścianie, jak taki frajer w więzieniu. O, bo właśnie odsuwa czasami tak, nie można się przez chwilę ruszyć. Dlatego jak się kopiuje przyczepkę, no trzeba chodzić w mobilnym tutaj przy ścianie. Tu jak widać będzie w bunkrze, nie ma, nie widać mojej tej naczepki. Wychodzimy na zewnątrz, przez interakcję wzywamy pojazd osobisty, nie tam czasami mobilne centrum operacyjne sprowadź pojazd osobisty, tylko po prostu pojazd sprowadź pojazd osobisty.
pojazd i sprowadź osobisty. Pojawi mi się z powrotem to auto, którego używałem na początku, które tracę. I wjeżdżam nim do bunkra, wjeżdżam nim do mobilki, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów i wtedy ta nasza nowa przyczepka od znajomego stoi we właściwym miejscu. Tam u nas w bunkrze i jeszcze z niej właśnie te modowane kółka, tu akurat są te F1, można sobie przerzucić na mobilne, to do tego przypnę albo link w komentarzu, albo w opisie, bo ten glitch na modowanie mobilnego z przyczepki też działa cały czas. Zresztą ten, który tutaj pokazuje, też już chyba kurde ma ze 3 miechy albo lepiej. Wjeżdżam, podjeżdżam do mobilki, dipad w prawo, potwierdzam komunikat. I to jest znowu moje auto na straty, a w miejsce, gdzie powinna stać przyczepka, przenosi się ta świeża, skopiowana. Bardzo, voilà. I te właśnie kółka można sobie jeszcze przerzucić na mobilne. I też mało wiara to wygląda. Elo.